Amunicje tutaj są, coś mi. No, to jest premium, więc ma tylko jedną amunicję. Pocisk dymny mam, 4 sztuki. Dodali pociski dymne do niego? No. Ale ja nie wiedziałem. Dobra, coś tu zmieniam, czy zostawiam 54? No, nie, no zostaw, no. Co tu zmieniać, jak masz tylko jeden rodzaj pocisków? Dobra, dowódca. Nie masz prawdopodobnie Joannisa Sane, Nie, mam te więc... 3 podstawowe pierwsze. No nie wiem jaki, nie mam pojęcia. Dobra, to zostawiam jak jest. Modyfikacje. No to nie masz na 100% czegoś takiego jak stabilizator pionowy, żyroskopowy znaczy się. Ty mnie mów, która zakładka, które od lewej. No, siła ognia trzeci od lewej. Nie mam zamknięty. No to możesz tylko wziąć sobie tą nakładkę termiczną, czy jak tam się nazywa. Czyli drugie od lewej. Ostatnie. A, ostatnie, dobra, to wrzucam. Tam, Ostatnie i gdzie to drugie od globus. lewej też. Tam, gdzie globus. I to drugie od lewej też. A A w jeszcze. technologii oczywiście Intercom Systems. Technologia Intercom Systems. Dobra. Okej, okay. Jeszcze muszę dać materiały tutaj. Okej, okay. Czyli tak. To Artem Tak. ma magazynek trzypociskowy chyba. Nie grałem jeszcze artylerią, więc chętnie pokażę, jak wygląda artyleria. Wysłać do supportu, ale mówię serio, muszę. Takie rzeczy muszę Dobra, wysyłać. i powiedz mi, co mam robić. Shiftem, tak? Wchodzę w tryb artylerii. No i masz ten tryb artyleryjski taki, jak jest w WoCie, jeżeli masz moda z tym Battle Assistant. No, czyli jak pod G. Dobra, mam plus taki, że nikt mnie nie będzie z artylerii kontrował, bo jej nie ma w drużynie przeciwnej. Której ty jesteś, jesteśmy strony? Jesteśmy z tej strony. To możesz ustawić się na przykład na J5. Jak żaden wariat do ciebie nie podjedzie na szybko, któryś z autokanonów, to będziesz miał przestrzał i na miasto, i na lewo na mordownię. Dobra. Tylko proszę nie strzelaj granatami dymnymi, bo to przeszkadza, a nie pomaga. Mam Po pierwsze zabiera... cztery sztuki. A po co to są te granaty dymne w ogóle? To, żeby ten... Żeby... Nie wiem co. A nie, to jest bardzo dobra odpowiedź. No ja nie wiem, bo ich nie używam. Wygrywasz artą często? No, paladynem, no ja mam ósemki już arty, nie? Najwyższe. Boże, banda klikersów. J5 za tą skałą się mam ustawić? Banda, ja ci kurde dam banda. To se groj sam, sam se znajdź miejscówę. Banda klikersów ci nie będzie podpowiadać. Dobra, tu się ustawię. No i J5, mówię. Tam To gdzieś, jest, no tam to jest jestem na bardziej na takim... J6, to podjadę jeszcze kawałek. Tak, bo tam jest takie miejsce, że będziesz miał przestrzał, teoretycznie powinieneś mieć przestrzał na mordownię, znaczy na miasto na D8 w te okolice. Dobra, Tam i jestem. kiedyś tak było. Możesz sobie popatrzeć mniej więcej jak ten mój weteran wygląda w międzyczasie, póki nikt nie jest wyspotowany. Z góry może coś będziesz widział. A gdzie ty jesteś? W mieście. Jadę sobie między czołgami. W tej całej bandzie? Tak. A tam jest, to tak, że cię nie widzę na tej mapie. A dlaczego nie widzę? A to coś mi się tu zgrywa, jakiś celownik. O tak, jest, dobra. A to szybko się zgrywa. Tak, no to jest arta. A nie, ja jestem przyzwyczajony. A tutaj też tak się ładnie Przyjaciół przeskakuje. masz, znalazłem ci wszystkich przyjaciół, jakich mogłem. Gdzie oni są, że ja ich nie widzę? No na czerwono na mapie. No ale. A tu są, dobra, głupi jestem. Oni są na górce. Już. Pach, leci! Pamiętaj, że oni jak widzą napis, to mogą się cofnąć albo Dostał. pojechać do przodu. Bo to wiesz, oni dostają informację, A że to arta w nich długo leci. pocisk leci. No bo to są zwykłe hajeki. Dostał. Wyższotierowe pojazdy mają hajeki. A, bo to magazynek taki jest. Tak, ale mówię ci, wyższotierowe pojazdy mają pociski typu HERA, czyli High Explosive Rocket coś tam. W każdym razie rakietowe pociski, doładowaniem rakietowym, więc lecą dużo szybciej. Dobra, okej, to tak. Możesz na tą górkę cały czas strzelać, bo oni tam będą cały czas stać, bo to nóbki, low-tierowe. Dostał. Ja ci ich cały czas tutaj świecę, jak Tylko głupi. spoko, próbuję. Za mnie coś się od lewej odbiło. Ładuję teraz. A, przeładowany, tak samo działa. 10 sekund to powinno ładować to twoje coś. 18:26. What? To mój ładuje 10 sekund, serio. I, ale. Potęga retrofitów, nie? No, nie uciekli mnie. No uciekli, a ci już nie mogę ich spotkać, bo obrywam od nich. Skaplanie się, że jestem na dole. Dobra, to się przerzucę, może tu coś znajdę. Jakiś. O, nie, tam się schował. Może temu tu pomogę. Leopier.
No ten się nie chciał cofnąć, tylko Dużo pojechał do progów. przodu. Nie masz tu przestrzału, nie? Do Wiesz tych co? progów tutaj. Na razie, gdzie, w którym miejsce? Bo pomagam. Tutaj. Już patrzam. Raczej wątpię. No, powiem ci. Może nawet być. No to bum bum proszę. Bordello bum Leci. bum. Dobra, dobre i to. Ładuje. A tu miałeś jeden pocisk aż cały. No bo w tam po lewo teraz strzelałem. A tu też przeładowujesz magazynek jak C, jak masz Tak, niepełny? jak chcesz to C. Dobra. No to jest Wotfa od 2, co to ci będę dużo mówił, jeżeli chodzi o sterowanie. Po co zmieniać coś, co jest dobre? No zwłaszcza, że tutaj część, znaczy spora ilość graczy właśnie z tego środowiska będzie przychodziła. Dobra, leci w Leoparda, ale się dupek cofnął. Nawet dostał. Dobra, do tyłu, będzie się nie cofał. A ten podjechał do przodu. No, stój. Paduje. Dostał za 97. To jest fajne, że jak walisz blindy, to ci tak pokazuje, za ile dostał, nie? Czekaj, ja nie wiem ile tam nagrywałem. Tu nagrywam 5 minut, tam Emocje. nagrywałem pewnie coś koło 10, więc powiedzmy, że jakieś 15 minut jeszcze, czyli z dwie bitwy może. Emocje jak na grzybach, kurna. Pod warunkiem, że nie będziesz grał Artą, Nie, wtedy nie ja chcę. chciałem zagrać jedną bitwę, żeby po Dobra, prostu popatrzmy ten. teraz na Deda w jego naturalnym środowisku, typowy Art. A czekaj, to nie, to Omen. No. Ładuję. Ale przyjemne z grania Artą. Jest taki, no, jak granie artą, no, stoi się klikasz, a w ogóle to przegrywamy, No tak. No tu drużyna troszeczkę nie domaga. nie? Też A ja chyba. nie miałem najlepszego Ja mam pojazdu. 1600 uszkodzeń, to nie, chyba nie jest dużo. Nie no, to jest dobre jak na artę tego tieru. Okej. Ja mam 2000. Ja nie mam spota, nie? No i nie będziesz miał. O nie, teraz telefonów nie odbieram. No jedźcie po niego i dawaj te 6-2, jedziesz po niego. Teraz to se mogą do Maja nawet dzwonić. Jedziesz. O, Leoparda masz. Ja mam przestrzału. Na czerwono Górka mam tam jest. celownik. To nie jest. O, ile celów masz. A do żadnego nie możesz strzelać. Na twoim miejscu po wystrzelaniu się, jeżeli nie masz żadnego celu, przejechałbym teraz na I1. Będziesz miał lepszy przestrzał. Dobra, już się ładuje i się A przestawia. później jak trzeba będzie dekapować, jeżeli zostanie ten mało czołgów, a miejmy nadzieję, że będą ci świecić kapa, to z I1 przejedziesz na przykład na C0 i będziesz dekapował. Jaką ja mam odpowiedzialną misję? Zostałem wykryty? No to jedź w dół. Nie masz granatów dymnych pod Mam. G? To pyknij. Ale nie mam załadowanych. No to pyknij G. Ich nie musisz mieć załadowanych, one po prostu są. Dalej ci świecą? Nie, już teraz nie. Mogłeś wcześniej pyknąć, to byś nie ja dostał jakiejś dobrej nie momentu. wiedziałem, że jest Uuu, coś ty masz takiego. skorpiona na plecach, a to nie uciekniesz. Ja nie uciek... No nie ucieknę. No. Jednak nie ucieknę. Dobra, to... Zmieńmy czołgi. A ty, ten wygląda jak MX-12, tam tak z tyłu wygląda, czy tam jakieś 13... Nie, 12 to chyba... Dobra. Ten, co cię zabił? Tak. Skorpion, FV, coś tam, Skorpion. Brytyjski pojazd. No bo FV, nie? Wracamy do garażu. Ale ja tym nie lubię grać. A Ale jak się dobra, no dobra, a jak się tym gra? To jest typowy spotter. Właśnie muszę mu retrofity zmienić pod spota. A amunicję jak mam załadować? 35-19 ja mam. Muszę mu załadować spota właśnie, tam bo miałem go 15 źle zrobionego. I dobra, to jest spotter, czyli muszę co Czyli jeździć, świecić i co jeszcze nie robić. jeździć, świecić, ustawić się w skakach, bo masz na tyle dużo. No ja mam zasięg widzenia w tej chwili. Gdzie tu jest zasięg widzenia? 535 metrów. Dowódcę mam zmienić na tego trzeciego, tak? Sabrina. Sabrina. A, na Sabrinę. No to Sabrina jest. Materiały eksploatacyjne. No, retrofitów pewnie nie masz, bo ten retrofit, który jest tutaj wymagany, jest na. A nie, masz. Lornetka. Masz lornetkę. Pewnie teraz. Technologia. Technologia. I Już, już, lornetka. już, już, już. Modyfikacje. Technologia. Czyli to pierwsze od lewej mam. Tak. I to wrzucam w Globus. Na ten. A na mobility to nie wiem, co tam chcesz rzucić. Co tam masz? Coś na przyspieszenie, żebyś Na szybko mobilność uciekał. mam ulepszone system. Drugie od lewej i piąte od lewej.
No to piąte, bo to daje przyspieszenie. A na tych czołgach lepiej jest szybko się zbierać, a nie szybko jeździć. Dobra, okej. No i można jechać tą pumą. Git. Wrzucił jakąś otwartą mapę, nie? A może tą pomoc to PWE byśmy zagrali na swoim mieście? Nie. Widzisz to wczytanie? To jest właśnie tak, jak rzuca każdy, albo nawet i większość pojazdów premium w tej grze. Takie matchmakingi mają pojazdy premium. Czy takie coś Jesteśmy. cię kontentuje? No, zdecydowanie tak, bo wtedy jest fajniejsza zabawa. Jest fajniejsza zabawa, dużo więcej zarabiasz, bo masz większe pole do popisu. Polecamy czołgi premium z WOTA, gdzie masz malucowanie zawsze plus 2. Ogólnie. Ale nie będę hejtował WOTA, bo ja już wyrosłem z hejtowania Dobra, WOTA. to powiedz mi, gdzie mam jechać tym swoim zacnym pojazdem. Opcje są dwie. Pierwsza opcja jest taka, że czekamy, jak rozjedzie się team i zobaczymy, gdzie trzeba będzie wesprzeć. Druga jest taka, że czekamy, jak rozjedzie się team, mamy wyjebane, jedziemy gdzie chcemy. Obojętne. Nie no, tak serio to mówię, musimy zagrać pod team, nie? Bo jak nie zagramy pod team, to sami tego nie wykarujemy. Fajnie wygląda ta puma. No i ma szachownicę po przodzie. Widziałem, widziałem. Bardzo fajny pojazd. Ogólnie jest to bardzo fajny pojazd, tylko nie potrafię go dobrze wykorzystać. Gdzie jadą nasze MBT-ki? Czy my w ogóle mamy MBT-ki? No całe... Nie no, mamy trochę MBT-ków. Oni se w siebie strzelają. Świetny pomysł. Lautiery, witamy. Dobra, team stwierdził, jedziemy na dół. No to jedziemy na dół. Ale to fajnie jeździ. No, rozpędza się szybko, nie? Tylko, że tutaj wyjeżdżam, nie wiem, jakiś. Już ci habeki zjadł, widzę. No ja z prawej byłem, miałem pierwszeństwo. Tak nie działa. Nie. A, nie działa ci strona na telefonie. No to trudno. Tu masz hity. Zapamiętaj, tu nie ma apeków, więc musisz uważać, bo bardzo niska pena. Trzeba W ogóle zajeżdżać, objeżdżać. polski pojazd, który nie jest polski. Bo de facto BMP to jest, bo to jest BMP, to radzieckie technologie. Dobra, jesteśmy tu i co dalej czekamy, tak? No, jesteśmy spotami, czyli no. Czyli stoimy z tyłu. W tej grze tak, w tej grze spoty stoją z tyłu, bo mają taki view range, że głowa mała. Ja mam tutaj 535 zasięgu widzenia. Gdzie to widzisz? Że w garażu w statystykach. A, okej. Okay. Coś nam na bazę wjeżdża, chce nam zrobić bubu z tyłu. To co, wracamy? No już zdechło. A, faktycznie, ale tam drugie jedzie za nim. Ale twarz tam jest naszych. Boję się, nie wiem co tam jest. Tam się pewnie. No uroki tych tierów, tam się pewnie oni kampią. Nie, normalnie na wyższych tierach oni już tu powinni wyjechać. O, patrz, już jednego petenta znalazłem. Przebijemy? Nie mam przestrzału. Znaczy się, no nie ja znalazłem, bo to niejako wyspotowałem, ale. Się kręcą tam. Dobra, mam pomysł. Ryzykowny, ale będzie ok. Proszę No. jechać za mną. Robimy coś, czego byś w Wocie nigdy nie zrobił. Jedziemy środkiem mapy. No dobra. Pojedyncze plany są zawsze najlepsze. Pamiętaj, że w razie jak się zaświecisz i czujesz się niebezpiecznie, możesz nacisnąć G. O, Dragon. Właśnie we mnie strzelił. Pro poczucia się niebezpiecznie. O, tu Jedziemy. nie jedziemy. Tu dużo czołgów, tam jest buba. Mam spota. Tak, walniemy tego gościa. Nie walniemy, bo to są hity, zapomniałem. Co robimy, bo jest tak. No, w pełnym biegu mnie trafił. Co za farciarz. Ten Dragon jest bardzo fartowny. No czekamy, no drużyna musi coś zrobić, no. My nie możemy jechać na pierwszej linii, no. Dobra, dobra. Dlatego nie lubię grać w tym BMP. Nie lubię być zależny od drużyny. PWP, przepraszam. Nie, nie gramy. To jest przedostatnia bitwa. Jeszcze jedna będzie i potem kończymy. Nie lubię grać tymi pojazdami, bo tutaj za bardzo jesteś zależny od drużyny, nie? Drużyna źle zagra, nic nie zrobisz, nie wykarujesz gry. Takim pojazdem. O ty mój Boże. No, parze, bo nie jeżdżę. Dobra, bo zaczynam hejtować. Pogadajmy o pogodzie. Czekaj, bo dostałem. A, w życiu go nie przebiję. Ty, panie, w życiu. To duży pancerz. Dobra, nasi objeżdżają dalej, może coś zrobią. Dobra, to jest spotkaniówka, to chodź tutaj. Pojedziemy sobie naokoło. Bo na razie to zebrałem, nie mam pół HP, nic nie zrobiłem. No ja też zebrałem, nic nie zrobiłem, a zebrałem fartownie. Gość mi widział milimetr czołgu, a i tak trafił, nie? To się nazywa być wygrywem życiowym. Galis, mógłbyś się uczyć, jak być wygrywem.
od tego pana tam mnie strzelił. O Jezus, tu jest trup. Wjechałem w trupa. Niedobrze. Zalo. Zalo. Już to Tedek jakiś, tak? Kawczący Tedek. I mięso. No. Takie trochę. Martwe. Dobra, myślę, że możemy zainteresować się tym leopardzikiem, co tutaj jest. Czyli to odbijamy w prawo. Tak jest. Potrzeba uważać, bo ma tam wsparcie. To może nie, może nie będziemy na niego szarżować, pojedziemy sobie tutaj. I może będzie jakiś przestrzał na tych, co jadą środkiem, z naszego respa. No, na leoparda jest przestrzał, jakbyś chciał. Ale zostaliśmy wykryci. Ja nie. A dlaczego ty nie? Bo jestem lepszy. A to jestem 60. A ja zamiast na leoparda strzelać, to bym 60 czy jopy. Został. Wrogi cel namierzony. Nie trafiłem! A, no efekt leoparda, niedobrze. Trzeba. Coś do mnie strzela, trzeba zniknąć. Ja też oberwałem, ale zniknąłem już. Tym typem to ja nie mam szans, raczej nie? Raczej nie. Mamy 10 do 6, no nie wygląda to dobrze. Bardzo niedobrze to wygląda. Bo nasi się wysypują jak talia domina. Dobra, typ padł. Ale na szczęście to jest spotkaniowa, więc oni muszą na środku stać. A jeżeli oni muszą na środku stać, to my ich będziemy spotować. No, no tutaj jedzie XM-a, chodź tu ze mną, bo ona mnie wysoluje samego. Jakbyś dał radę. Czekaj, już zabijam. Bo ją trzeba zabić, to stracą oni oczy. To jest ostatni spot, jaki oni mają. Tylko ja mam 227 hapsów. Dlatego ja jadę pierwszy, żeby on na mnie skupił ogień. Zobaczmy. Trzeba zjechać im z linii ostrzału i on to powinien wjechać na nas zaraz, się zaświecić. Chyba, że zmądrzał. O, czekał na przyjaciela jakiegoś. Kurde, tu jest bewuk, nie? Mnie zabije. Mnie zabił, a ja nie zdążyłem strzelić. A ja nie wiem, dlaczego go nie przebiłem. Mogłeś mu strzelić w tą dolną płytę, bo ona ma kąt. No to nie poszła bitwa tymi polskimi pojazdami, niestety. No ja ci mówię, nie potrafię tym grać dobrze. Ja ci nie nauczę, jak gryby po mnie. To jest ta linia pojazdów, którą ci nie nauczę grać, nie? Ją przeskoczyłem w Free Extreme tylko po to, żeby mieć moduły. W sensie retrofity, bo są dobre z tych pojazdów. No nic, będę musiał pokombinować, pograć trochę sam, zobaczyć, znaleźć coś, jak tym grać, bo to... Nigdy nie potrafiłem grać z scoutami w żadnej grze. A ja wiem, że w tym pojeździe drzemie potencjał. Tylko tak jak mówię, tu tym pojazdem jesteś bardzo, 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 bardzo zależny od drużyny. Jeżeli drużyna źle zagra, to ty nie jesteś w stanie tego wygrać, bo to nie jest pojazd do kierowania bitwy. Nazywam 60. Co z tego, jak działa, nie opuszczę? Akurat zrobił unik, nie? Tyle stał, w momencie kiedy mój pocisk miał w niego trafić, akurat podjechał do przodu. Co, no jadę z tym typem, no co mogę zrobić? W teorii powinienem tego skorpiona zaświecić. W teorii. No i znowu. Nie przebiłeś go? Trafiłem. A. No, akurat zwolnił. Eszek. O, ginę od M60. Dlaczego smok poleciał do przodu, jak ja puściłem smoka w bok? Miałem wieżę bokiem. A ten smok leci tam, gdzie masz wieżę skierowaną, tak? No tak, no popatrz, jak mam wyrzutnie granatów zamontowane na wieży. Ty, dobry. A ten typ to nie wiem, co on robi, nie? No,
Lautiery, no goście się uczą grać. Nie będę hejtował No gości, ale którzy się to uczą grać. nie ma co wymagać, to tak samo jak w WoCie nie grasz, jak grasz na niskich tierach, nie powinieneś raczej wymagać od tych gości, bo to są takie tiery, lepiej żeby grali na niższych tierach niż grali wyżej, nie? Ja spróbuję coś jeszcze zrobić, chociaż cokolwiek, ale wątpię. Gorzej, jakby tu zaraz jakiś pojazd wroga wyjedzie albo coś, to wtedy będzie lipa. Najgorszy jest brak opuszczenia tego pojazdu. Mam jeszcze minutę, więc pojadę bezpieczniejszą drogą. O, ale typa to ja nie chciałem znaleźć akurat. A on tam gdzieś indziej jedzie, dobra, to mam go gdzieś. Ja zrobiłem 380 uszkodzeń No ja trochę. 1500, no ale żyję trochę dłużej od ciebie. No ja poza tym nie wiem, wiesz. No dla mnie to pierwsza bitwa, nie wiem co się tym pojazdem mogło też spodziewać. Też nie wiem, nie potrafię nim grać. To jest przypadek, że ja zrobiłem tyle damage'u. Zawsze ginę po około dwóch strzałach. Dobra, teraz się zatrzymujemy. I magia tego pojazdu, czyli to, że ja jestem niewidzialny, a oni się spotują. Nice. Wiesz, że ja to mogę ugrać na remis, jakbym bardzo chciał? Rób jak uważasz, no to jest, ty grasz, więc wiesz. Gdyby nie M60 możesz przebijać? Tak, od boku był. A typa tylko od boku? Czy w ogóle? Tak. Czyli W ogóle teoretycznie. większość czołgów tutaj od boku. Znaczy, typa M60, leopardy przebije bez No problemu. leopardy to myślałem, że tak samo wiesz, że to jest bez pancerza, no i jabota też raczej przebijesz, nie? A pod gdzieś tu się kręcił, bo widziałem skąd pociski leciały. Więc teoretycznie możesz to pokierować. Ja chcę to w ogóle wyremisować. Wygranie tego to jest cel drugorzędny. Wyremisowanie to jest mój cel akurat teraz. Bo w pojedynkę już nie skapują. 4 minuty się kapuje na trybie spotkaniowym. Musieliby We teraz dwóch we wjechać, nie? dwóch albo trzech skapować. No to czyli już mamy pierwszą pokazaną zaletę tego pojazdu. Jesteś ninją, tak? Na No większy tak dystans. trochę. No widzisz, znowu kapują. A to są takie, Jeżeli się są jakieś na takie nikogo nie umiejętności jak natknę. kamuflaż? Masz abota. Mam abota i mam brak opuszczania. Kurde. Są tutaj jakieś takie umiejętności w stylu kamo albo coś? No Sofia Wolfi daje. To, że masz 10% większy kamo faktor. Ale później O ewentualnie jeszcze sobie to. kurde. O leopard, o Jezu, ile on tego ma, nie? Już ma 300 mniej. Jeszcze go sobie zaznaczę, będę mu większy damage wbijał. Jak się zaznacza? Masz pod E taką umiejętność, widzisz? 414. A, i co to powoduje, że jeżeli to na każdym czołgu, czy to też od załogi Nie, zależy? tylko na skautach. A, jak go zaznaczysz, to wtedy ty sam zadajesz mu więcej? Tak. Zadajesz mu maksymalny damage na pociskach. A normalnie jakby jeszcze inni gracze byli, jakbyś go Też zaznaczył? oni. Każdy, cała drużyna zadaje większy damage na pociskach. Jeżeli scout zaznaczy cel, tak? No to fajne, fajne. No to tego też nie wiedziałem, czyli kolejną rzecz można się nauczyć. Gorzej, że nie mam już granatów dymnych. Czyli spot oznacza śmierć. Tak. Granatów masz zawsze Jeden. na jedną Tylko rzutkę. pojazdy lekkie, wysokiego kalibru, czyli VFM, Stingray i tak dalej, mają 3 ładunki granatów dymnych. Poszukamy kolejnych przyjaciół. Dobrze, że MBT-ki są ślepe, nie? To jest mój plus. Myślę, że chyba w związku, że ta bitwa będzie długa, to raczej chyba To będzie kolejny, ostatnia. to ta będzie ostatnia, Bo tak już mi się tutaj mam wydaje. 25 sekund, a tam było z 10 minut. Dwu, No. 25 minut, a tam Długo. było z 10. Ale przy okazji pokażę ludziom, jak gram, kiedy gram pod presją, czyli tak jak teraz. Nie no, można się dowiedzieć też kilku rzeczy, o których ja nie wiedziałem, typu właśnie to podświetlanie i tak dalej, nie? To jest, każda taka wiedza się przydaje. Powiedziałeś, każdy strzał był równy, 414. Tak. I to jest dobra pozycja tutaj, w takich sytuacjach, bo popatrz, wiadomo mi na plecy, jadę do przodu, wiadomo mi z przodu, jadę do tyłu. Tak czy owak, górka mnie zasłoni. A że ja chcę grać na remis, nie na zwycięstwo, bo wygrać z nimi nie wygram, za mało hapeków mam. Jakbym miał 1000, to bym się pokusił o jeżdżenie i szukanie ich. Teraz ja chcę przed nimi uciekać. Bo oni już tego nie skapują. Oni muszą mi pod lufę wyjeżdżać. Wiem, że gram teraz jak ktoś by powiedział, szmata jesteś. Ale dlaczego mam dawać im wygraną, jeżeli mogę im spowodować, że przegrają? Ja nie wygram.
Na pewno. Więc dlaczego mam nie spowodować tego, żeby oni również nie wygrali? Znaczy, no poza tym, jak jest ich czterech, to powinni cię aktywnie szukać, no na przykład, tak jak... Wyspotował cię? Nie, ale nie chcę, żeby wyspotował, bo teraz ja mogę sobie tutaj jechać i wjadę mu na plecy. A plecami typ 5-9 to będzie gratka. Nie, czyli Zwłaszcza, że ja go znajdę, no, ale no bo... dobra, no to dzięki temu mniej więcej widzę, jak tym pojazdem powinno się grać, czyli właśnie Nie, typowo. nie widzisz, to jest przypadek, że ja tak gram. No Nie dobra, wiem, no czy tak się ale, no powinno. dobra, no ale można go tak wykorzystać, nie? No to prawda. Zaraz ten typek nie chce za szybko jechać, żeby mu się na ryju nie zrespić. O, proszę. Widzisz? Tyłem. Dziękuję. Zaznaczasz go, ten? Nie, muszę szybko strzelać. Przód, 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 Nie przód, przód, spotował cię. przód. Tak, oni mają ogarniętą Martę. Myliła chyba. Ona ma trzy pociski. Dziękuję. I wykarowałem remis, przy okazji robiąc sobie sześć fragów, zabijając ilu? Czterech przeciwników? Kiedy zostałem sam? Nieźle. No, nie chcę tutaj wychodzić za kogoś, kto się przechwala, ale ja naprawdę uważam, że, co mi wiele ludzi zaprzecza, ale że naprawdę potrafię grać w tą grę. Nie ma to jak skromność. No, ja... No, sam widziałeś, no. No, przeciętny jakby czegoś takiego nie No zrobił, no umówmy się. dobra, dobra, to są lolki, masz doświadczenie. To jest tak samo, jak wyciągasz na lolkach w A to Łodzi. prawda. Jak pójdę na LoL-traktorze na przykład dobrym czołgiem, to... Ale... Bitwa fajna. To są bardzo fajne bitwy. Cześć.